Cześć wszystkim, zadanie z egzaminu maturalnego 2010 majowego. Tutaj mamy zadanie właśnie z równowagi. Tutaj mamy takie same liczby moli napisane, substancji i tak dalej, prawda? No to panującego w zbiorniku Y ciśnienia mamy podać, skoro no są takie same zbiorniki, tak? No to będzie identyczne to ciśnienie. Dobra. Jaką wartość osiągnie ciśnienie w zbiorniku X, jeżeli temperatura wzrośnie nim o 100 kelwinów? No dobra, czyli w takim razie, żeby teraz policzyć, jaką wartość ciśnienia będziemy mieli, no to skorzystamy sobie, P to się równa nRT przez V. Liczby moli mamy takie same. Przydałoby się nam policzyć najpierw początkową objętość gazu w tym zbiorniku oczywiście, czyli najpierw obliczymy sobie objętość tego gazu na samym początku, czyli to będzie nRT przez P. Oczywiście tutaj mówimy o tych początkowych temperaturach i tak dalej. Także podstawimy sobie, liczba moli oczywiście jest stała, możemy za nią wstawić 1, tutaj 83 i 14 razy temperatura, no to początkowo było 481 i 3, tutaj widzimy Kelwina, tak, także tutaj sobie w jednostkach odpowiednich trzeba wstawić, no i ciśnienie jest początkowe 2000 hektopaskali, czyli mamy 83,1 razy 481,3, no i przez te 2000. Także na samym początku tego gazu 1 mol, prawda, ma taką właśnie objętość. Tam jest 19,99, czyli zrobimy sobie 20 decymetrów sześciennych. No i teraz te 20 decymetrów sześciennych, powiedzmy, to ciśnienie, które będziemy mieli z nową temperaturą. No i objętość jakby jest niezmienna tutaj także. Czyli podstawiamy sobie oczywiście liczba moli stała, 8, 3, 1, tak, czy tam 14, jak tutaj chcecie. Ja tu wstawiłem 14 oczywiście, tu w zadaniu było 1, także myślę, że spokojnie można tak zostawić. No i to jest 581,3 po podniesieniu o tą stówkę. No i dalej mamy 20 decymetrów sześciennych. No, czyli sobie wstawiamy 83,1, 581,3 Kelwina i 20 decymetrów sześciennych dalej będzie ten miał gaz, czyli będziemy mieli teraz ciśnienie 2415 i do jednego miejsca po przecinku, no to jeszcze 3 hektopaskala. No i teraz mamy wskazać gaz, który ma większą gęstość w warunkach normalnych. No to ustalmy sobie, że każda gęstość, no to masa molowa w tym przypadku będzie przez objętość w warunkach normalnych, czyli przez tą samą, czyli im większa masa molowa, tym większa będzie ta gęstość, więc masa molowa substancji X jest dwa razy większa, prawda, w związku z tym oczywiście jest to X. Dzięki za uwagę, jeżeli pomogłem, było prosto, daj suba, łapę w górę, poleć mnie znajomym, no i do następnego filmu, cześć!